Dzień dobry, nazywam się Piotr Dworniczak, jestem nauczycielem matematyki. Przedstawię dzisiaj lekcję pod tytułem Stereometria, czyli geometria przestrzeni trójwymiarowej w zadaniach z profilu podstawowego matury. Zadanie pierwsze. Objętość grania stosłupa prawidłowego trójkątnego o wysokości równej 7 jest równa 28 pierwiastków z 3. Długość krawędzi podstawy tego grania stosupa równa się A2, B4, C8, D16. Rozwiązanie jest następujące. Wiemy, że mamy do czynienia z grania prawidłowym trójkątnym. W podstawie zatem ma on trójkąt równoboczny. Rysunek poglądowy jest bardzo pożyteczny. Grania stosu prawidłowy trójkątny na rysunku wygląda mniej więcej tak. Wysokość znana to 7. Podstawa, dokładniej krawędź podstawy, nie jest znana, oznacza ją A. Objętość grania stosupa co można znaleźć nawet we wzornikach jest zawsze podana wzorem pole podstawy razy wysokość. Tu Pole podstawy to pole trójkąta równobocznego. Również we wzornikach można znaleźć, że pole trójkąta równobocznego to a kwadrat pierwiastków z trzech przez 4. Wobec tego, ponieważ wiemy, że objętość to 28 pierwiastków z 3, możemy zapisać tą równość następująco 28 pierwiastków z trzech równa się a kwadrat pierwiastków z trzech przez 4 razy znane h7 Po podzieleniu tej równości przez 7 otrzymuję 4 pierwiastki z trzech równa się a kwadrat pierwiastków z trzech przez 4 A następnie po pomnożeniu przez 4 otrzymuję 16 pierwiastków z trzech równa się a kwadrat pierwiastków z trzech Stąd a kwadrat równa się 16 Ponieważ a jest długością, to wiadomo, że na pewno jest większy od zera. Wobec tego pierwiastkując to równanie otrzymujemy a równa się 4, co jest odpowiedzią naszego zadania. Wobec tego zakreślamy odpowiedź b.